szczegóły, co możemy zrobić, jak tylko mieć nadzieję, że utkamy, że zdążymy w życiu utkać tę swoją przestrzeń, którą zostawimy później. Ksiądz Twardowski pisze, że wciąż wieczność była z nami. Więc dwa różne doświadczenia. Poza tym w tej książce, zaraz skończę książce, jest jeszcze i w pejzażu, i w tej książce jest o ludziach, których spotkałam. I tu chciałam powiedzieć takie trzy rzeczy. Widzicie, że mam plan. O Lucynce. Lucynki nie znacie, ale to nie szkodzi. 31 dni maja pisałam Lucynkę i to jest coś takiego, co takie historie, które człowiek dawno, dawno przeżył, zasłyszał, to przecież no, zbliżam się raczej ku końcowi i ciągle nie mogę tego zapomnieć. Czyli ta wyobraźnia jest, działa, cały czas działa. I chcę wam powiedzieć o Lucynce, dobrze? Bo wytrzymujecie, jeszcze nie, dobrze. Będę się czasami o to pytać. Lucynka była niewidoma, straciła wzrok w czasie powstania, odłamek uszkodził jej. Traciła wzrok po wojnie, opisałam ją, jak to się wszystko odbywało. To długa historia, bardzo skrócę. Ważne jest to, że ona była no, bardzo, bardzo zakochana w Panu Bogu i codziennie dzień zaczynała od świętego Marcina, od kościoła. Ja ją czasami pytałam, bo blisko mieszkała, ja mówię, Lucynko, a jak kto cię codziennie prowadzi do tego kościoła? Jej było trudno, bo była bardzo już dużo lat miała. Ona mówiła, jak nikt po mnie nie przyjdzie, to Lucynka wychodzi na ulicę i mówi, zaprowadźcie Lucynkę, zaprowadźcie. I ją zaprowadzali. I kiedyś ja poskarżyłam na siebie, powiedziałam, że mam kłopot z różańcem, że... No i ona mi zaczęła tłumaczyć to. I ja mówię, że nie, że ja wiem, jak się mówi różaniec, to ja nie umiem równocześnie tajemnicę, równocześnie... Ona mówiła, to jest proste, to... Powie pani taki wierszyk, powiedziała do Matki Boskiej, no i potem już pójdzie. No i teraz jest stan wojenny. Ja nie miałam czasu, bo jeździłam wtedy do więzień z tego komitetu internowania, pomocy internowanym i uwięzionym. No i rzadziej przychodziłam do Lucynki. Lucynka dzwoni, wtedy nie było takich różnych urządzeń, jej było ciężko zadzwonić, dzwoni do mnie. Bardzo lubiła, jak Anioł Pański się odmawiał. Jak się do niej przychodziło, to zawsze jak była 12, to Anioł Pański. No i teraz dzwoni i mówi, że ma bardzo ważną sprawę, żebym przyszła. Ale jak pani nie może przyjść, to zmówimy Anioł Pański przez telefon. No i zaczęła. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, rozmowa kontrolowana. Oto ja, służebnica Pana mojego, rozmowa kontrolowana. No nie zdążyliśmy skończyć tej modlitwy, pomyśleli, że to jakiś szyfr pewnie. No i to był szyfr Lucynki. Ale dalszy ciąg jest taki, że przyszłam do niej, kazała mi usiąść przy sobie, była taka malutka. Jak siedziała na łóżku, to nogami nie sięgała do ziemi. Ksiądz Twardowski wypowiedział mi to dziewczynka, nie staruszka i powiedziała, że mam coś ważnego do powiedzenia. Że już nie będzie pani musiała mówić różańca. Ja mówię, ale co się stało, pani Lucynko? No to ja będę za panią mówić. Ja mówię, ale czy to tak można? Można, powiedziała z całą pewnością. Matka Boska też artystka zrozumie. Bo ona uważała, że artystka nie ma czasu, więc też artystka zrozumie. Druga rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, która też we mnie jakby pokutuje, bo to są wszystko takie właśnie zabawne sprawy. Jak był stan, byli internowani, nie mówię tu nazwiska, w każdym razie jeden stał był internowany, byłam w Lublinie u niego, potem była rewizja w domu, żona bardzo zdenerwowana, on mi to opowiadał później, żona bardzo zdenerwowana, tego w książce nie ma chyba, żona bardzo zdenerwowana, wpadli panowie rewizję robić. Był chłopiec, chyba i dziewczynka, nie pamiętam, w każdym razie chłopiec miał, nie wiem, czy 7, czy 8 lat. I oni rozrzucali, szli przez całe mieszkanie. I wtedy ten chłopiec tak bardzo grzecznie powiedział, mamusiu,
czy możemy tych panów poprosić, żeby przy okazji poszukali mojej piłeczki. Słuchajcie, to było tak dawno, a ja, jak sobie przypominam okres moich jazd, to ja ciągle widzę tego chłopca, no bo jak szukają, no to przy okazji mogą znaleźć. I trzecia historia, którą się chcę też podzielić, jest w książce, która na moją wyobraźnię, a może i wam się przyda, podziałała. To jest historia o takim żebraku w Paryżu, który bezdomnym, który przychodził do kościoła, siadał w pierwszym rzędzie i siedział. Ani się nie modlił, ani nie klękał, siedział. No i kiedyś po paru dniach jakaś pani do niego podeszła i mówi: proszę pana, bo pan tutaj, może panu trzeba coś pomóc. Pan się tu przychodzi modlić. Nie, mówi, ja nie modlę się, ja nie umiem modlić. Ale co on tam sam tak będzie siedział? Pokazał na tabernakulum. I to jest, muszę powiedzieć, że to jest cudowne. I ja teraz, to mi bardzo pomaga, jak przychodzę dzisiaj, zwiedzaliśmy dwa kościoły, tylko że były zamknięte, ale były te kratki. No więc przez te kratki mogliśmy zobaczyć, to właśnie sobie pomyślałam, co on tam sam tak będzie siedział. Kochani moi, więc jest w tej książce trochę o życiu, trochę o właśnie o tych poszukiwaniach, o zadawaniu pytań.